Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w nowym filmie. Mamy dla Was dzisiaj nową zabawkę z firmy Playmobil, ale jest to coś innego niż zawsze. Jest to właśnie rakieta z serii Sports and Action i do przetestowania jej musielibyśmy wyjść na dwór. No dzisiaj mi się nie chce i też nie muszę, bo dzisiaj mamy tylko otwieranie tego zestawu. Jest to zabawka dla dzieci od 4 roku życia i tutaj mamy na zdjęciu naszego kolegę. Nie no, żartuję, to nie jest nasz kolega, ale zobaczcie, to jest taki super sprzęt. Kiedy się naskoczy na tą czerwoną część, to rakieta startuje. Strzela w górę. Zobaczcie, że jest super lekka i bardzo, bardzo szybka. I mamy do tego jeszcze figurkę Playmobil, która udaje, że steruje tą rakietą. Tutaj mamy pokazane, co jest w środku. Opakowanie jest całkiem duże. Dzisiaj właśnie tylko otwieramy ten zestaw, nie będziemy go testować. Przyjrzymy się po prostu, co jest w środku. Mamy rakietę z numerem 8 i zobaczcie, że ma ona 22 cm. I tu mamy właśnie maszynę do wystrzeliwania tej rakiety. I to jest zestaw 6187. Otwieramy i patrzymy, co jest w środku. Może z dwóch stron będzie łatwiej. Dobra. Co jest w tym kartonie? Dobra, ustawimy kamerę tak, żebyście widzieli. Mamy naszą rakietę z tym właśnie mechanizmem do startowania. Wygląda i zachowuje się jak pompka do kół, do roweru. I tutaj mamy naszą rakietę. Jest zrobiona ze styropianu. Nie wolno jej zbyt mocno ściskać, bo się zepsuje. Jest ultra szybka i ultra lekka. Tutaj mamy kolejne części tej pompki. I tutaj mamy jeszcze torebkę z mniejszymi częściami. Zaraz znajdziemy naszą figurkę. Coś mi spadło, dobra, już mam. Tutaj kolejne części tego mechanizmu. I tutaj coś jeszcze mamy. Mamy kilka tych torebek. To jest dalej ten stojak do rakiety. I szukam figurki, dobra, jest. To jest nasz pan, który będzie sterował tą rakietą. Ma też różne gadżety. Ma super taki hełm z przyszłości, futurystyczny. I tak wygląda nasza figurka w kamizelce. Jak zawsze bardzo ładnie wykonana. Super. I jak zwykle mamy instrukcję. Przyda się przy budowaniu tego mechanizmu. Na pewno nam pomoże. Możemy tutaj sobie dowolnie tym sterować. Możemy sprawić, że rakieta wystartuje w bok, w górę, trochę na ukos, bardziej prosto. To wszystko przetestujemy w kolejnym filmie. Na zewnątrz będziemy musieli wyjść z tym wszystkim. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, chociaż był krótki. I jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do oglądania kolejnego filmu o tym zestawie. Wyjdziemy na dwór i przetestujemy dla Was tę rakietę. A jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie nam kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie.